Kuszenie Jezusa na pustyni. Część pierwsza. Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł 40 dni i 40 nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do niego: jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu odparł: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 4, wersety 1-4. Kiedy Jezus wstąpił ze stanu Ducha Świętego, stan wszechobecnej kosmicznej wibracji i związanej z nią świadomości Chrystusowej, która przenika całą wibrującą przestrzeń, i stał się jednym z kosmiczną świadomością, transcendentnym, bezwibracyjnym Bogiem Ojcem i odbiciem Ojca jako uniwersalną świadomością Chrystusową. Poczuł, jak kosmiczne zwodzenie wciąga go z powrotem w materię i przypomina mu o zwężających, ograniczających ludzkich nawykach z innych wcieleń. Boski Duch poprowadził Jezusa w ciszę pustyni, aby go sprawdzić i przekonać się, czy może zachować swoją chrystusową świadomość nawet pod zwodniczym wpływem wszystkich ziemskich wspomnień. Nawet nad człowiek, dopóki żyje w sferze wpływów Maji, jest wciąż narażony na pokusy kosmicznego zwodzenia, nawet jeśli pozostaje w wysokim stanie świadomości, poprzez głęboką medytację. Wymagania ciała fizycznego zmuszają go do przypomnienia sobie o zależności od doświadczeń zmysłowych, zarówno z tego życia, jak i z poprzednich i obiecanych przez nie radości. Kiedy Jezus był pochłonięty boską błogością komunii z Bogiem, był kuszony przez szatana i przebywał z dzikimi zwierzętami. Ewangelia według świętego Marka, rozdział 1, werset 13. Kosmiczne zwodzenie metafizycznego szatana wprowadziło do gry pokusy psychologiczne, zwierzęce namiętności, wyrafinowane powaby władzy i posiadania oraz zaciekłe ziemskie pragnienia wynikające z fizycznego bólu i głodu, tylko po to, aby zwabić Jezusa z dala od Jego transcendentnego postrzegania mądrości. Apostołowie zapisują, że Jezus był kuszony przez diabła przez 40 dni i nocy, w samotności, na pustyni. Bóg był Jego jedynym świadkiem i sprzymierzeńcem, gdy przechodził bitwę przeciwko złej mocy. Odbywało się to poprzez post, aby pokonać podstępy świadomości ciała, modlitwę, aby wzmocnić ducha, poprzez wiarę i niezłomną wolę oraz ekstazę medytacji, w której ponownie uświadomił sobie prawdziwą naturę swojej duszy jako przebudzonego Syna Bożego. Idealny i doskonały Jezus, który pojawiłby się jako prefabrykowany Syn Boży, importowany z nieba, nie miałby już żadnych pokus do pokonania. Intryga szatana i zwycięstwo Jezusa byłyby wówczas niczym innym jak boską grą aktorów. Jak takie zachowanie mogłoby stać się wzorem dla ludzkości? Istota duchowa, wyprodukowana przez Boga,
nie osiągnęła pożądanego celu dzięki własnym zasługom i wysiłkom, a zatem nie może być przykładem dla ludzi nękanych pokusami w ich walce o życie. Inspirująca prawda jest jednak taka, że Jezus był zarówno człowiekiem, jak i istotą boską. Był wyzwoloną duszą, jedną z najwspanialszych, jakie kiedykolwiek przyszły na ziemię. I był istotą ludzką, która w poprzednich wcieleniach zebrała bogate duchowe żniwo świadomości Boga. Poprzez duchowe wysiłki, takie jak samodyscyplina, modlitwa i medytacja. Z powodu tego intensywnego rozwoju był on również w stanie ucieleśnić na zewnątrz potencjalny, ukryty w nim obraz świadomości Boga. Stał się Chrystusem, obdarzonym świadomością Chrystusową. I w tym stanie Chrystusowym, w którym mógł odczuwać swoją świadomość, w każdej komórce atomowej swojego kosmicznego, wszechmaterialnego ciała mógł działać jako odkupiciel ludzkości. Tylko dusza, która osiąga tę uniwersalność, jest w stanie odczuć swoją doskonałą jedność z Bogiem i dlatego jest w stanie stać się posłańcem boskości. Jezus został posłany na ziemię przez Ojca Niebiańskiego, aby służyć jako duchowy przykład dla Jego długo cierpiących dzieci. Jezus, człowiek, podlegał pokusom, płakał i cierpiał jak wszyscy inni ludzie, ale w najwyższym stopniu wykorzystał swoją siłę woli, aby pokonać zło i zwodniczy wpływ własnej materialnej natury, co mu się w końcu udało. Do tego punktu odnoszą się dwa poniższe cytaty ze świętego Pawła. Zaiste, bowiem nie aniołów przygarnia, ale przygarnia potomstwo Abrahamowe. Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga, dla przebłagania za grzechy ludu. W czym bowiem sam cierpiał, będąc doświadczany, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom. List do Hebrajczyków 2, werset 16 do 18. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. List do Hebrajczyków 4, werset 15. Wszyscy Boży prorocy zostali poddani próbie podczas swoich ziemskich wcieleń. Musieli pokonać ludzkie słabości związane z nietrwałym ciałem, aby osiągnąć stan ostateczny, połączenie się z kosmiczną świadomością. Mistrz, który podczas pobytu na ziemi dąży do odzyskania najwyższego stanu, jest idealnym wzorem dla innych dusz, dążących do postępu. Kusiciel konfrontuje przeciętnego człowieka głównie poprzez subiektywne idee, które zniewalają go w ledwie dostrzegalny sposób, poprzez złe nawyki z obecnego i przeszłego życia oraz poprzez uwodzicielską atrakcyjność materialnego otoczenia. Kiedy jednak szatan chce powstrzymać daleko zaawansowanego człowieka, może w ostatniej rozpaczliwej próbie powstrzymania ucieczki mistrza do Boga przybrać konkretną formę
i posłużyć się słyszalnymi głosami. O ile nasz kanał przedstawia dla Ciebie wartość, to pamiętaj proszę o subskrypcji, łapce w górę, dzwoneczku, komentarzu, którym wystarczy uśmiech. To dla Ciebie niewiele, a pomoże nam w zwiększeniu zasięgów. Jeśli zechcesz bardziej się dołożyć do rozwoju kanału, to wystarczy polecać go znajomym. W ten sposób staniesz się współtwórcą.